Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski z kadry szkoleniowej Kardru. Dzisiaj chciałbym podać Ci 5 bardzo prostych zasad, które pomogą Ci w tym, żeby efektywnie zaplanować czy przejść przez etap redukcji masy ciała. Na początku jednak chciałbym zwrócić Ci uwagę, że optymalne tempo redukcji masy ciała to od 0,5 do 1% aktualnej masy ciała tygodniowo. Czyli dla Pana, który waży 100 kg, optymalne tempo redukcji masy ciała to od 0,5 do 1 kg tygodniowo. Natomiast inne tempo będzie miała kobieta, która waży 65 kg, bo wedle tego wzoru będzie to około 0,65 kg tygodniowo, czyli można było rzec, że prawie połowę wolniejsze tempo redukcji masy ciała niż w kontekście tego 100-kilogramowego mężczyzny. Także tutaj raczej odchodziłbym od tego, żeby spoglądać na taki przelicznik jak od 0,5 do 1 kg tygodniowo, czyli 2-4 kg miesięcznie, ponieważ to wszystko zależy. Nawet zwrócę uwagę, że osoba, która wcześniej miała wiele prób podejmowanych, jeśli chodzi o redukcję masy ciała i ma za sobą sporą historię i gabaryt doświadczeń, to też ta redukcja masy ciała może być nieco utrudniona i może zachodzić nieco wolniej. Natomiast już podpowiadam, jak odpowiednio nastawić się troszkę mentalnie na redukcję masy ciała, ponieważ jest to temat naprawdę bardzo istotny. Jako punkt numer jeden chciałbym Ci powiedzieć, że idealny moment na rozpoczęcie diety nie istnieje i nigdy się nie pojawi. Co to znaczy? To znaczy, że często wychodzimy z takiego przeświadczenia, że no, w zasadzie to ja od poniedziałku ruszę z tą dietą, bo mam jeszcze ochotę wyjść ze znajomymi, zjeść jakiegoś swojego ulubionego burgera, no i nie za bardzo jeszcze chce mi się podejmować tej aktywności fizycznej. No i w tym wypadku już jakby staramy się nieco niekorzystnie nastawiać na to, co nas czeka od poniedziałku, czyli jeśli chodzi o tą dietę, tak? Czyli że będę musiał ostro trenować, nie będę mógł jeść tego, co lubię. Także tutaj należy się nastawić zdecydowanie inaczej, czyli powoli, stopniowo zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Pamiętaj, że zawsze będzie jakaś okazja, tak? Będzie okazja jakiegoś spotkania rodzinnego, będą czyjeś urodziny, będzie jakiś uroczysty obiad na przykład u babci, czy będą święta. Także tak na dobrą sprawę moglibyśmy odkładać ten moment rozpoczęcia diety latami. A jednak prawda jest taka, że kumulowanie tej tkanki tłuszczowej w nadmiarze nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Także pamiętaj, że ten moment idealny na rozpoczęcie diety nie istnieje i na pewno nie jest to poniedziałek. Natomiast jako punkt numer drugi, ponieważ te punkty będą do siebie nawiązywać, jest to, że my często skupiamy się właśnie na tym, co negatywne. To znaczy, że będę musiał na tej diecie ograniczyć słodycze, nie będę mógł w ogóle słodzić, nie będę mógł jeść fast foodów, nie zjem swojej ulubionej pizzy i tak dalej. No i to jest nastawienie naprawdę bardzo złe i błędne. To, co ja chciałbym Ci zaproponować, to żebyś starał się skupić na tym, co pozytywne. To znaczy, okej, dodam w tym tygodniu większą ilość warzyw i owoców do mojej diety. Będę starał się dodawać je do każdego posiłku. Spróbuję czegoś nowego, jakiegoś fajnego dietetycznego przepisu. Albo wdrożę aktywność, ale taką, którą lubię. Nie będę się katował jakimś treningiem siłowym, którego totalnie nie lubię, czy chodził na zajęcia, które też mi nie odpowiadają. Ponieważ to nastraja Ciebie w sposób negatywny i może sprawiać, że za pomocą tego mięśnia, w cudzysłowie, silnej woli możesz trochę wytrwać, ale jednak szybko się poddasz. Pamiętaj więc, że tutaj należy skupić się bardziej na tych pozytywnych aspektach, a nie tylko i wyłącznie skupiać swoją uwagę na te rzeczy negatywne. Kolejna sprawa to cyferki. Dlaczego cyferki? Ano dlatego, żebyś się na nich nie skupiał. Jeśli oglądałeś pozostałe materiały, to dobrze wiesz, że masa ciała zmienia się bardzo dynamicznie i tutaj wynika to głównie ze zmian, jeśli chodzi o nasze nawodnienie, czy jeśli chodzi o glikogen mięśniowy. Natomiast tkanka tłuszczowa, jeśli będziesz w deficycie, to ona i tak będzie przepalana. Natomiast może być czasami tak, że
redukcja tkanki tłuszczowej następuje, ale nie widzisz tego na cyferkach na wadze. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest też zwracanie uwagi chociażby na to, jak leżą na Tobie ubrania, jak się czujesz, jak wygląda Twoja sylwetka, czy widzisz jakieś zmiany. Warto więc w tym zakresie robić sobie zdjęcia poglądowe sylwetki, stojąc na przykład przodem, bokiem i tyłem, no i obserwować chociażby co 2 tygodnie, jak ta sylwetka się zmienia, skalować sobie swoje samopoczucie, co się poprawiło i skupiać się na tych elementach, które są znowu pozytywne, czyli stopniowo wprowadzasz zmiany i też starasz się obserwować te pozytywne zmiany, które następują w Twoim samopoczuciu. Zachęcam oczywiście też do tego, żeby monitorować tą masę ciała, ale też raczej nie za rzadko, ponieważ tak jak powiedziałem, no to logiczniej byłoby, żeby kilka razy w ciągu tygodnia stawać na wagę, zawsze rano i zawsze na czczo, zapisywać ten wynik, no i rysować sobie pewien schemat, tak? Ponieważ jakby ta tendencja, która powstanie za pomocą tego wykresu, będzie nam wskazywała, czy stoimy w miejscu, czy jednak ta masa ciała fajnie sobie spada. Trzeba mieć to po prostu na uwadze. Także cyferki nie są prognostykiem Twojego progresu. To samopoczucie i zmiany w sylwetce, to jak można było rzec, leżą na Tobie ubrania, będzie determinowało też to, czy spalasz tkankę tłuszczową. Kolejna rzecz to aktywność i podejmuj zawsze tą aktywność, o czym wspomniałem w punkcie wcześniejszym, taką, którą lubisz. Czyli nie katuj się treningiem, który stanowi dla Ciebie sporą dozę ostoi cierpliwości, tak, żeby go w ogóle podejmować, tylko wybierz tą aktywność, która faktycznie Ci leży, którą lubisz. Jeśli chodzi o ostatni punkt, no to kwestia priorytetów, czyli zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze. Jeśli za bardzo będziesz skupiał się na tych cyferkach, no to może być tak, że będziesz ważył, załóżmy, te 65 kg, początkowo miałeś taki cel, natomiast no, wciąż będziesz chciał sięgać po więcej, bo pomyślisz sobie, a w zasadzie no to jeszcze kilka lat temu no to ważyłem te 63, to jeszcze może te 2 kg. No i to może Cię wpędzić w to, że będziesz gonił za tymi jeszcze 2 kg i nie cieszył się z tego procesu, który już osiągnąłeś. Doceniaj siebie za proces, za to, że robisz coś dla swojego zdrowia. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu materiałowi narysowałem Tobie odpowiednią mapę, tak, jeśli chodzi o swoisty mindset czy nastawienie do diety, ponieważ jest sporo błędów, jeśli chodzi o nastawienie do podejmowanych tematów, jeśli chodzi o redukcję masy ciała. Nie rób tego na 100%, zachowaj sobie pewien balans, pewien spokój na to, żeby po prostu nie doszło do efektu jojo, bo im bardziej będziesz restrykcyjnie podchodził do tematu, im bardziej kumulował w sobie pewne napięcie i stres, żeby osiągnąć swój cel, tym niestety może się to gorzej odbić na Twoich wynikach. Pamiętaj, że zawsze najważniejsze dla Ciebie jest Twoje zdrowie, a efektem pozytywnym oczywiście, pozytywnym efektem ubocznym będzie redukcja tkanki tłuszczowej. Pozdrawiam Cię serdecznie, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach szkoleniowych. Pozdrawiam Cię, cześć!